A też, żebyście zrozumieli mniej mój punkt widzenia, żeby było łatwiej to przyjąć. Jako, że wiedziałem, na co się porywam i co chcę zrobić, i że od tego momentu będzie głośno, i to też postanowiłem właśnie wygrać na starcie, czyli od razu pokazać swoje wszystkie możliwości. Bo tylko dzięki temu jest łatwiej, dzięki temu mogę być sobą. A skoro ja na starcie zgarnąłem wszystkie nisze światowe i zabrał je jeden człowiek, jeden obywatel, to jestem ja, zabrałem te wszystkie nisze, dzięki temu stworzyłem ten nowy świat. Ja jeden sam i wiem, że te pieniążki przepłyną przeze mnie. I od tego momentu ja jestem szczęśliwy, bo ja się dzielę z wami wiedzą. I od tego momentu te pieniążki zaczynają do mnie płynąć, i ja po prostu dzięki tym pieniążkom chodzę i rozmawiam z wami, pytam, jak mogę pomóc. Po prostu badam wasze potrzeby, wy mnie informujecie na bieżąco, co można zmienić. Dla mnie istotne jest jedno, jako że chcę odbudować całą planetę, to całe Mysłowice, wszystko, wiadomo, ulice, domy, szkoły, szpitale. Gdziekolwiek uda mi się dotrzeć, gdziekolwiek z kim pogadać, od dziś do końca życia będę miał nieograniczone fundusze, dlatego nie muszę się tym przejmować. I dzięki temu dynamika rozwoju, jako że te fundusze będą przepływać przeze mnie, przez jedyną kompetentną osobę, która może prowadzić taką organizację, która wspiera rozwój, a z racji, że chciałem sobie zapewnić dożywotnie bezpieczeństwo, to zrobiłem dwie rzeczy, żebyście byli zrozumieli. Po pierwsze, pokazałem całość możliwości na starcie, to jest raz. Po dwa, opakowałem je w obronę, żebyście wy mnie nie skrzywdzili, bo ja chcę z nimi, bo to są moje wartości. Właśnie moja fundacja to ja, czyli oparta o miłość do córki, o bezpieczeństwo, o rozwój, o możliwości, o innowacje, ekologiczność, świeżość i lepsze życie. Nie dość, że jestem najlepszym strategiem, który może najskuteczniej zaatakować, to do tego do końca życia będę się bronił, a że moja obrona jest zaprojektowana przeze mnie, to do końca życia cokolwiek wy nie zrobicie, to i tak ten scenariusz się zrealizuje, dlatego tak to wygląda. I dzisiaj wam trudno zaakceptować jakby to, co się wydarzyło, dlatego najważniejsza sprawa jest taka, że wy nie musicie robić nic. Na chwilę obecną nie musicie robić nic, tylko wyłącznie mnie obserwować, bo to jest jedyne, co potrzeba, na spokojnie. Możecie ze sobą rozmawiać, dogadywać się, myśleć o tym, co by ewentualnie trzeba poprawić i w jaki sposób. A za niedługo ja będę starał się do was wszystkich dotrzeć i stopniowo wam wszystkim pomagać. Jeśli chodzi o odpowiedzi na konkretne problemy, to też nie będę teraz za dużo się udzielał tak naprawdę, bo ja mam wiedzę. Moja wiedza to moja wizytówka, tam ją macie oczywiście. I jak rozumiecie, żebym ja wiedział, jak skutecznie te nowe technologie wykorzystać tutaj na Ziemi, no to oczywiście będę potrzebował porozmawiać zarówno i z ekologami, i ze szkolnictwem, z nauczycielami, z osobami po prostu rozumnymi, inteligentnymi, z wami Polakami, bo tylko dzięki temu, że ja będę mógł z wami porozmawiać, to będę wiedział, jakie są wasze problemy, a przez to, że będę miał pieniądze i mam wiedzę odnośnie technologii, będę wam udzielał informacji, jak możemy to zmienić na lepsze. No, z czasem i tak, jakbyście się nie śmiali, co byście nie robili, ja już będę zmieniał moje życie na lepsze tutaj w Mysłowicach i przez dynamikę moich działań wy będziecie mogli mnie obserwować dalej i kolejne wydarzenia, które będą miały miejsce. Jako że zawsze chciałem po prostu być przywódcą i całe życie o tym marzyłem, a do tego z miłości do córki udało mi się stworzyć plan doskonały. I wiem, że nie zwariowałem, bo zostawiłem wam film. Ja od tego momentu wiem, że jestem sobą i mogę go dalej realizować. To dlatego postanowiłem działać w ten sposób, czyli po pierwsze zapewnić sobie środki. Po drugie, dotrzeć bezpośrednio do społeczeństwa. Po trzecie, wam pomóc, bo tylko dzięki temu, że zdobędę wasze zaufanie, będę mógł zmienić dużo więcej, dużo szybciej, zgodnie z dynamiką rozwoju, którą zaplanowałem. A że Polska na arenie międzynarodowej tak czy siak
zaindulo urośnie, bo niezależnie od tego, co zrobią nasi politycy czy ktokolwiek na świecie, ja będę cały czas na spokojnie realizował swój plan, a w momencie, kiedy wrzucę napisy w sieć, znaczy napisy angielskie i wrzucę te wideo do sieci, gdzie mam najwięcej znajomych, gdzie jest duża część świata wirtualnej rzeczywistości, której wy nie znacie, dzięki temu wiem, że licznik na pierwszym filmie wyniesie dużo, dużo, dużo więcej, bo posypią się jakieś miliony. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i kolejne materiały już na spokojnie, jak przygotuję sobie na spokojnie plan. Dziękuję.